Siemaneczko, pokażę nowe, zupełnie solo kopiowanie aut. No niestety kopiowanie wymaga od nas naszych własnych tablic iFruitowskich, czyli musicie mieć tablicę iFruita, bo każda kopia będzie miała tę tablicę iFruita. Biuro, tam najlepiej wstawić sobie motorku Fadzio, będziecie później je wzywać i podmieniać za kopię. No i przede wszystkim w baza i Avenger z warsztatem pojazdów. W bazie trzymamy już auto, które kopiujemy i auta, które będziemy tracić. Tak jak tu widać, tu mam założone swoje iFruitowskie tablice i każda kopia będzie je miała. Jedyne co robimy, wsiadamy do pojazdu na stratę, klikamy strzałkę w lewo, żeby wjechać do Avengera, bo teraz jest taka możliwość. Tutaj wysiadamy zwyczajnie z pojazdu, wychodzimy z Avengera. Udajemy się teraz do auta, które kopiujemy. Wsiadamy do niego i tutaj już klikamy strzałkę w prawo, żeby wejść do warsztatu samochodów. Strzałka w prawo. Zmieniamy w aucie cokolwiek, opuszczamy warsztat, bang, mamy kopię. Żeby zrobić kolejną, musimy którymś autem wyjechać z bazy na zewnątrz, wrócić do bazy i robimy kolejną kopię, czyli wsiadamy do auta na stratę, klikamy strzałkę w lewo, żeby wjechać do Avengera, wysiadamy z pojazdu, wychodzimy, idziemy do naszego EC, bo najlepiej jest je kopiować, klikamy strzałkę w prawo, żeby wejść do warsztatu, zmieniamy w aucie cokolwiek, opuszczamy warsztat, bang, kolejna kopia. No i mówię, żeby zrobić następną, znowu trzeba wyjechać z bazy, to wtedy możecie sobie z biura przez, mogą to być na stratę motorki Fadzio, mogą to być Deluxa z Frozen Money, wtedy wartość kopii EC będzie wynosiła prawie 3 800 000. Frozen nadal dostępny. No, kopiowanie 100% solo. Wymagania są tutaj, jak widać, minimalne, bo bazę już chyba każdy ma, Avengera i biuro, także nic, tylko kopiować. 3 minuty, filmik trwa ze wszystkim, a ja zrobiłem dwie kopie. Pozdrawiam, elo.